Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po ujawnieniu się ze swoim uczuciem stali się ulubieńcami mediów plotkarskich. Nie ma dnia, żeby nie pojawiły się kolejne informacje na temat zakochanych. Bez wątpienia przyczynili się do tego iż byli partnerzy, a szczególnie Paulina Smaszcz. Petarda miesiącami uderzała w byłego męża i jego konkubinę. Ostatnio zrzymała się, że Kasia wprowadziła się do jej dawnego domu w starej miłosnej i śpi na jej materacu. Do tego oznajmiła, że nie ma tam wcale żadnego remontu. W domu rodzinnym w Starej Miłośnie nie ma żadnego remontu i nigdy go nie było. Konkubina bez wahania mieszkania w naszym rodzinnym domu, śpi w moim łóżku, nawet na tym samym materacu, Jest z moich talerzy i kąpia się w mojej wannie. Brak wstydu, brak mózgu czy brak klasy. Zrzymała się smaszcz na Instagramie. Na te słowa Katarzyna zareagowała wymownym postem, w którym ogłosiła, że remont dobiega końca. Pochwaliła się efektami metamorfozy łazienki i kuchni. Cieszę się, że mogę podzielić się z wami efektem końcowym remontu w moim biurze przedstawiam wam kuchnię i łazienkę. Jestem zachwycona efektem końcowym remontu, ogłosiła. Ludzie byli zachwyceni zmianami. Z takiego pięknego domu, aż nie chce się wychodzić. Kasia pewnie miała te same odczucia, ale taki stan nie może trwać bez końca. Nagle opuściła więc domku Zajewskiego i udała się na farmę dyni, by pochwalić się nową stylizacją i długimi nogami. Jej zdjęcie wywołało spore poruszenie. To jednak nie wszystko. Dodała bowiem jeszcze nagranie, na którym ogłosiła, że to koniec. Koniec września, ale także zbliżający się koniec promocji w jej sklepiku. Ponagliła fanów, by korzystali z okazji i kodów rabatowych. Kończy się wrzesień, a wraz z nim kod na 40% zniżki na perfumy. Łapcie kot jesień, który oprócz zniżki, daje również darmową dostawę. Obwieściła. Zapas perfum już uzupełniony, Katarzyna wyglądasz cudownie skarbie, piękny filmik, pisali jej ludzie. Zobacz też, Cichopek nareszcie się do tego przyznała. Urzajewski będzie musiał ją jakoś wyręczyć. Nie ma lekko najpierw rozstanie, a teraz takie wieści z żoli Boża. Zaskoczyli wszystkich cichopek, dopiero co straciła fuchę w TVP, a teraz takie zdjęcia. Wystarczy się przyjrzeć.